u podstaw. Zwrócili na dwóch frontach jednocześnie. Na zewnątrz i no my nie, Martinos, po raz gra u Polski Czuga. Grałe, zgłoś się do odcinka. Wewnętrzny wróg. Jestem dobrze. To jest tak, w tym odcinku będą bitwy na tym właśnie lesie w Ukrainie, na terenie miasta. Na rozległym froncie wschodnim toczą się walki na ogromną skalę. Czerwono chrap, słuchajmy. Jedna wioska po drugiej wpada w ręce aliantów, a rzesza Hitlera pęka jak chmur zrujnowanych miast. 1-1-6. 23 ja mam 44 roku Armia Czerwona zdobyła polski Lublin, przepędzając niemieckich okupantów. Tak samo czołg generał Bravo lub generał Tchomarczynos. A generale? Na obrzeżach miasta świeci zastępował budynek z potężnym powierzchnem, ogrodzeniem z grutów kolczastych. Dobra, nie ma go. I żelazną bramę. Nie wiedzieli, co to takiego. Żołnierzy mówił, że widział ogromne sterty tysięcy par butów. Daję przybył, arteria, ładuj. Wszystkie kobiece i dziecięce. Drugi pas, generale, drugi pas. Jeszcze ciepły popiołów widniała. I strzał. Obo. On to jest! Żołnierze otworzyli komory taki gazowe. Ach, tak dobrze. A potem krematorium. Jeszcze leczał. Dobrze, jeszcze leczał i zasadniczył. Leci. Trafienie. Nie było śladów życia. No kurde, i wąsowy trzeba ten skidel. Trafienie, ale jeszcze asysta chyba. Armia Czerwona odkryła pierwszy niemiecki obóz koncentracyjny. Majdan. Drogi pojazd, generale. Generalne drogi pojazd widzę. Nie później, 10 sierpnia w gazetach pojawiły się pierwsze doniesienia M2A4 Adams. Rosyjski dziennikarz Konstantyn Simonow porównał to, co zobaczył, do średniego. Informacja obiegła świat. Bill Lawrence przecierał oczy ze zdumienia, poznając ogrom hitlerowskich zbrodni. Atakować punkt B! Tymczasem SS-mani kontynuowali masowe mordy. Co jeszcze mogli odkryć alianci i Armia Czerwona? Jakie inne zbrodnie kryły się za liniami wroga? Ile obozów założyło SS? Wszystkich razem, wliczając w to obozy pracy, obozy przerzutowe i obozy zagłady były jakieś 42,5 tysiąca. To było imperium zbudowane na obozach. Autorytarne rządy Hitlera w Niemczech umożliwiły jemu i jego partii realizację planów wynikających z nienawiści do Żydów i komunistów. W latach 20. w nazistowskich Niemczech wiele grup społecznych, takich jak Żydzi, Cyganie, Polacy, Słowianie, homoseksualiści czy komuniści, zostali poddani procesowi dehumanizacji. O nie. W latach 30. i 40. konieczną, aby mogła rozkwitnąć rasa aryjska i trzecia rzesza. Mordy matki.
Jako kanclerz Hitler mógł uczynić zadość swojej obsesji i rozwiązać tak zwaną kwestię żydowską. W Niemczech w latach 20. szalał antysemityzm, ale już w latach 30. i 40. przedstawił. Hitler nakazał swojemu spin-doktorowi, Józefowi Goebbelsowi, ułożyć strategię, by wprowadzić w czyn swoją nienawiść do Żydów. Goebbels, mistrz manipulacji, stanowił klucz do sukcesu w procesie gloryfikacji Rzeszy. Odgrywał on istotną rolę w kreowaniu wizerunku reżimu i Hitlera wewnątrz kraju, jak i poza jego granicami. To było bardzo nowoczesne podejście. Partia nazistowska myślała przyszłościowo, a Goebbels był w zasadzie twórcą wszystkich jej sukcesów. To on wymyślił nazistowski salut i ruch ręki, który miał być dość wyczerpujący. Dzięki temu, kiedy tłumy ludzi na ogromnych nazistowskich zjazdach skończyły swoje pozdrowienie, były zmęczone i bardziej podatne na propagandę Hitlera czy samego Goebbelsa. W
Führer wiedział, że musi zdobyć serca i umysły ludzi. Niemcy cierpieli upokorzenie po porażce w I wojnie światowej i nędzę z powodu depresji, która pozbawiła pracy miliony osób. Goebbels i Hitler umieli grać na tych emocjach, niosąc nadzieję. Nazistowskie Niemcy były przedstawiane jako prężny, dostatni, dumny naród. W Niemczech mieszkało ledwie 500 000 Żydów, ale Goebbels umiał wmówić wszystkim, że to oni są źródłem ich cierpień. Wewnętrznym wrogiem, który uniemożliwia realizację hitlerowskiej wizji czystych rasowo Niemiec. Jego geniusz polegał na tym, że wykorzystał utajoną podejrzliwość wobec Żydów, która pojawiła się zwłaszcza po ich migracji na Zachód w trakcie I wojny światowej. Pojawiła się nienawiść wobec tych nowych imigrantów i Hitler potrafił ją rozdmuchać, zwracając klasę pracującą i niższą klasę średnią oraz drobne mieszczaństwo przeciwko nim. Paliwa dostarczył mu krach na Wall Street i kryzys gospodarczy, który uderzył w Niemcy. Ludzie popadli w rozpacz i zaczęli szukać odpowiedzi. Hitler wskazał im kozła ofiarnego. Wmówił im, że gdyby tylko pozbyć się Żydów, Niemcy odzyskałyby dawną świetność. Mantrą Hitlera było twierdzenie, że porażka Niemców w czasie I wojny światowej była spowodowana zdradą socjalistów i Żydów. Przesłanie Hitlera sprowadzało się do tego, że my jesteśmy dobrym, kulturalnym i uczonym narodem. Ale nie był wynikiem błędnych klasy politycznych, czy wyprowadzonej wojny, czy usunowców, ale żydowskich gnomów. Wielu Żydów pracowało w niemieckim rządzie, w służbach cywilnych, w wojsku. Wielu z nich walczyło dzielnie podczas I wojny światowej. Wyznaczono medalami za waleczność. Większość Niemców nie była więc do nich wrogo nastawiona. Szybko też wróciła do zakupu. Bóg weskort. Plan Goebbelsa spadł na pomysł. Niemcy nie dali się wykonać. Potrzeba było czegoś więcej, aby przekształcić cywilizowanych ludzi. Zielone, tam widzę wrogie pojazd Ludwik, 18. Goebbels wypróbował inną taktykę. Postanowił wykorzystać potęgę mediów, aby siać antysemicką propagandę. Przejął kontrolę nad niemieckimi stacjami radiowymi i upaństwowił wszystkie media. Goebbels chciał, aby nazistowska propaganda była w każdym niemieckim domu i na każdej ulicy. Głosił, że Żydzi mają zbyt wielkie wpływy, że rządzą bankami, które są zbyt potężne. Goebbels naciskał, aby odbiorniki radiowe stały się dostępne dla wszystkich, aby mogły trafić do każdego niemieckiego domu. Uważnie monitorował też treści, jakie prezentowały stacje radiowe. Jednocześnie przywódca SS i tajnej policji Heinrich Himmler założył dach. Na początku mieli tam trafiać wrogowie państwa. Himmler stworzył swój prototyp obozów zagłady. Dachau to była zapowiedź tego, co miało nadejść. Himmler był jednym z najbardziej zaufanych ludzi Hitlera.
Hitlera. Sprawował kontrolę nad administracją wewnętrzną. To bardzo odpowiedzialne stanowisko, które dawało ogromną władzę. Dowodzenie SS czy partyjnymi siłami wojskowymi umożliwiło mu szerzenie swoich wpływów w kraju i na wojennych frontach. SS to nie tylko organizacja odpowiedzialna za eksterminację i terror. To prawdziwe gospodarcze imperium. Zyski z jego działalności przeznaczane są na kolejne oddziały SS, dozbrajane z jego własnych funduszy. Dlaczego teraz tak jadę? Kurde, obok! Nazistowska przyspieszyła swoje plany kontroli żydowskiej populacji Rzeszy. Jest! Ograniczono im dostęp do szkół publicznych. Ładuj, szedł dalej. Naziści spalili też wszystkie książki uznane za niegermańskie. Kurde, ale ten... Marcin Kowi. O nie. Zostali wysterylizowani. O nie. Wrześniowy zjazd partii w Norymberdze stał się okazją do prawnego usankcjonowania prześladowań Żydów. Tak zwany zjazd wolności miał ogromne znaczenie propagandowe. Józef Goebbels przypuścił dziki i haniebny atak na Żydów. Nazwał ich wrogami państwa i zebrał entuzjastyczne owacje od członków partii. Rekord tam jest. Kurde, no, uszedł mnie celownik. Legislacyjny, który sankcjonowałby niemiecki antysemityzm. Fuck, trafienie, a nie tak. Nowe prawa nazwano norymberskimi ustawami. Były one Żyda nie na podstawie jego wyznania, ale pochodzenia. No kurde, trafienie, ale mam go przejść. Kto miał troje żydowskich dziadków, był nieraktywną. Za Żyda. A co za tym idzie? Pozbawiony niemieckiego obywatelstwa. Zakazano małżeństw mieszanych i ograniczono Żydom dostęp do edukacji. Dawaj, artyla gotowa. Goebbels puścił w ruch maszynę. Naziści tworzyli państwo rasowe. Hitler i Goebbels wierzyli, że Żydzi i inne grupy etniczne są śmiertelnym zagrożeniem dla rasy. Jeźdź śmieciem. Stali im na drodze do czystych rasowo niebios. Nigdy co się dzieje tu, jakimś latami. Jezu, wszyscy giną. Do końca 1938 roku nastawienie Niemców do żydowskich sąsiadów uległo zmianie. Ja tam od tyłu. Nazistowska propaganda przynosiła rezultaty. Niegdyś radykalne środki, takie jak bojkot żydowskich sklepów, stały się teraz codziennością. Nie, dupa. 7 listopada 1938 roku 17-letni student z Polski, Herschel Grinspan, zastrzelił Ernsta von Ratta, trzeciego sekretarza niemieckiej ambasady w Paryżu. Kiedy go aresztowano, powiedział policji, że bycie Żydem nie jest zbrodnią i że ma prawo żyć na tym świecie i nie być ściganym jak dzikie zwierzę. Kiedy wieści o śmierci dyplomaty dotarły do uszu Goebbelsa, ten uznał, że niemieccy Żydzi muszą za to zapłacić. Tak też się stało. Rozpoczęła się niemiecka wojna rasowa. Żydzi spełniali funkcję konkurenta. Całą ideę nazizmu zbudowano wokół darwinizmu społecznego i zmagań o byt, które przeniesiono ze świata zwierząt do świata ludzi. W tej wizji rasy toczyły ze sobą nieustanną walkę. Antytezą Aryjczyka jest Żyd. Dlatego jeden musi zwalczać drugiego.
Dwa dni później, 9 listopada 1938 roku, w środku nocy na terenie całej Rzeszy rozległ się dźwięk tłuczonego szkła. Wandale niszczyli sklepy prowadzone przez Żydów, ich synagogi i domy. Tłumy wiwatowały na cześć SS. Wydarzenie to przeszło do historii jako Kristallnacht, czyli noc kryształowa. Nad ranem okazało się, że zniszczono 7 tysięcy żydowskich sklepów i ponad 900 synagog. Życie straciło 91 Żydów, a tysiące zostało rannych lub przepadło bez sił. Naziści zamknęli 30 tysięcy żydowskich mężczyzn w obozach koncentracyjnych. Niemiecki plan oczyszczenia Rzeszy z Żydów zaczął się ziszczać. Nie wiem. Obuję. Tam się naprawdę Druga wojna światowa dała Niemcom zielone światło, by urzeczywistnić swoje rasistowskie wizje. Eksterminacja Żydów była realizowana podczas wojennej zawieruchy. To, w jaki sposób rozwiązywali tak zwaną kwestię żydowską, przyczyniło się do ich ostatecznego upadku. 30 stycznia 1939 roku, na 7 miesięcy przed wybuchem wojny, Hitler wygłosił przemówienie w Reichstagu, w którym wykazywał, jak daleko na wizję przyszłości, jaka miała nastąpić po wybuchu wojny, którą zamierzał rozpętać. Planował eksterminację Żydów w całej Europie. New York Times opublikował fragmenty przemówienia Hitlera, pomijając fragment dotyczący likwidacji żydowskiej rasy. Dlaczego prasa zlekceważyła jawne nawoływania Hitlera do ludobójstwa? Alianci nie pojmowali głębi jego szaleństwa. Pierwszego września 1939 roku Niemcy wyjechały Polskę. Nie ma. Było się nawet właśnie. Alianci wypowiedzieli im wojnę. Rozpoczęła się druga wojna światowa. Pięknie. Niemcy urządzili Polakom krwawą łaźnię, zajmując ich kraj w 5 tygodni. Ja polskich Żydów. Wielu zostało zabitych albo przewiezionych do stolicy. 30% całej populacji Warszawy utknięto w getcie. 400 tysięcy Żydów stłoczono w dzielnicy o powierzchni 3 km². Szalał antysemityzm. Na Żydów nałożono godzinę policyjną. Nie wolno im było przebywać na ulicach po godzinie 20 w zimie i po 21 rano. Na froncie, po nierozstrzygniętej bitwie o Anglię, Hitler rusza na Rosję. 22 czerwca 1941 roku rozpoczęła się operacja Barbarossa. Była to jedna z największych kampanii wojennych w historii świata. Ponad 3 miliony niemieckich żołnierzy wzięło udział w 3 ofensywach na ZSRR. Według Hitlera nie był to atak na Związek Sowiecki, ale na żydowski bolszewizm. Rewolucja rosyjska, która wyniosła bolszewików do władzy, była początkiem państwa, które nie tylko zagrażało interesom Rzeszy, ale wprost dążyło do jej unicestwienia. Większość
Większość Sowietów zamieszkiwali jednak Słowianie. Mały szczegół, który Hitler zignorował. Dla niego każdy, kto nie należał do Rosjanów. Większość sowieckiej populacji stanowili Słowianie, a nie Żydzi. Stawiało ich to bardzo nisko w niemieckim rasistowskim porządku. Trzeba ich odczłowieczyć, aby móc nimi gardzić. Wystarczyło tylko kopnąć drzwi i cała przegniła budowla zabrała. Hitler był przekonany, że wszystka armia zmiażdży rosyjskich podludzi. Ponad 3 miliony żołnierzy było gotowych do starcia z żydowskim bolszewizmem. Hitler jednak nie doceniał przeciwnika. Rosja to ogromny kraj, w którym zimy są surowe, a tereny nieodpowiednie dla czołgów. Dawało to strategiczną przewagę Sowietom. W 1941 roku Niemcy musiały jednocześnie walczyć z aliantami na zachodzie i w basenie Morza Śródziemnego. Wbrew przestrogom swoich strategów, Hitler nalegał na rozpoczęcie inwazji na Rosję, pewien tego, że powali ją w kilka miesięcy. Jak wygląda myślenie wojskowe narodowych socjalistów? Nieustannie poszerzać granice swoich możliwości. A jeśli głosy krytyczne są w zasadzie zakazane, wtedy łatwo dojść do przekonania, że to, co niemożliwe, jest możliwe. Niemcy nie były odpowiednio przygotowane ani wyposażone na wojnę z Rosją. Niemiecka armia nie miała nawet zimowych ubrań. Wielu żołnierzy zmarło na gruźlicę, a wraz z postępami na froncie niemiecka armia zaczęła się coraz bardziej wykrwawiać. Urojenia Hitlera na temat wyższości niemieckiej rasy nad Słowianami drogo kosztowały jego żołnierzy. Nie doceniał swojego przeciwnika. Inwazja potoczyłaby się zupełnie inaczej, gdyby Niemcy nie wkroczyli na sowieckie terytorium ze swoimi rasistowskimi pomysłami, gdyby przyszli jako wybawiciele, a nie jako zdobywcy. Hitler jednak nigdy nie brał tego pod uwagę. Führer nie rozumiał, że Rosjanie mogli być jego sojusznikami. Zrobił więc z nich wrogów. Ideologia przyćmiła zmysł wojskowy. Pamiętajmy, że kiedy Niemcy najechali Związek Sowiecki, jego mieszkańcy, zwłaszcza na Ukrainie, nienawidzili Stalina. Zamiast jednak przyciągnąć ich do niemieckiego narodu i nakłonić do walki w jego szeregach, Hitler uczynił z nich jeńców. Powsadzał do obozów i rozstrzelał. Ideologia więc odcięła drogę do rekruta oraz zasobów naturalnych, które Niemcy mogli wykorzystać w wojnie. Eventually, industrial resources that the Germans could put into the battlefield. Ideologia narodowego socjalizmu i wiara waryjskiego nadczłowieka pozbawiła Niemców szansy na zwycięstwo. We wrześniu, 4 miesiące po inwazji na Związek Sowiecki, naziści rozpoczęli eksterminację rosyjskich Żydów. Hitler wysłał mobilne oddziały SS, Einsatzgruppen, z zadaniem wymordowania całych żydowskich społeczności. W ślad za niemiecką armią szły oddziały SS, które robiły obławy na Żydów w wioskach i miasteczkach. Wśród żołnierzy dokonujących tych zbrodni coraz częstszy był zespół stresu pourazowego. Powstanie obozów zagłady było więc sposobem na zdystansowanie niemieckich żołnierzy od ludobójstwa, którego się dopuszczali.
powstał plan wymordowania wszystkich europejskich Żydów. 20 stycznia 1942 roku szef tajnej policji Reinhard Heydrich spotkał się z wysokim oficerem niemieckim w Wannsee w Berlinie. Rozmawiali o tym, jak najszybciej wymordować 11 milionów europejskich Żydów. Uznali, że muszą rozwiązać kwestię żydowską. Dlaczego? Dlatego, że Niemcy najechały Polskę i Związek Sowiecki, gdzie mieszkało 8 z 11 milionów europejskich Żydów. Zająwszy Polskę i Związek Sowiecki, Hitler wchłonął jednocześnie ogromną populację Żydów. Co z nimi zrobić? Ni z tego, ni z owego zgarnął 11 milionów Żydów. Uznał, że trzeba ich zgładzić. Ostateczne rozwiązanie to kryptonim nazistowskiego programu obozów zagłady z komorami gazowymi, w których można było mordować na skalę przemysłową. Poplecznicy Himmlera stworzyli wydajną metodę masowego mordu, dzięki której w kilka minut można było zabić tysiące osób. Na terenie okupowanej Polski powstało 6 obozów zagłady. Wieści o tych zbrodniach zaczynały docierać na zachód. O kurde, jadą tam. W grudniu 1942 roku brytyjska izba gmin potępiła masakrę na Żydach. Podczas przemówienia transmitowanego przez BBC minister spraw zagranicznych Anthony Eden nazwał niemieckie ludobójstwo bestialskim. Parlament minutą ciszy uczcił ofiary Holokaustu. Zazwyczaj hołd ten składano jedynie w przypadku śmierci członków rodziny królewskiej. Nazistowska wojna ideologiczna nie tylko niweczyła niemieckie wysiłki na froncie, ale też jednoczyła aliantów. Jakiekolwiek rozmowy pokojowe nie wchodziły już w grę. Ta wojna zmieniła się w walkę dobra ze złem. No kurde, wyceny. W okupowanej Polsce zbrodnie trwają nadal. Hitler wysyła ogromne ilości surowców do obozów zagłady. Trudno oszacować liczbę personelu, który zarządzał setkami tysięcy jeńców z frontu wschodniego. Holokaust wymagał oczywiście budowy ogromnych kompleksów, które potrzebowały zastępów strażników i urzędników. Naziści prowadzili dwie kampanie jednocześnie. Jedną z nich była potężna operacja wojskowa, a drugą kampania ideologiczna. Był to ciężar nie do udźwignięcia. Ironia polega na tym, że Niemcy sądzili, iż wzmacniają swoje państwo, oczyszczając je z Żydów. W rzeczywistości właśnie ich eksterminacja doprowadziła do upadku III Rzeszy. W marcu 1942 roku 80% ofiar Holokaustu wciąż jeszcze żył. Rok później 80% już nie żył. Między 1942 a 1943 dokonano prawdziwej masakry. A przy tym ogromną ilość cennych surowców potrzebnych na froncie zużyto na zwożenie Żydów z całej Europy do getta. A potem znowu do obozów zagłady, mordowanie ich i pozbywanie się ciał. To powoduje rozproszenie zasobów. A co się działo w tym czasie? Operacja Pochodnia w Afryce Północnej, bitwa o Stalingrad na froncie wschodnim, lądowanie aliantów na Sycylii. Wszystko to wymagało ludzi, sprzętu, amunicji, ale wszystkiego brakowało. Bo Rzesza była zajęta ludobójstwem.
Niemcy miały ogromne straty w ludziach. Ideologia pozbawiła ją zasobów, siły ludzkiej i ekspertyzy. Atak na żydowską populację był katastrofą dla niemieckiej gospodarki, ponieważ wielu Żydów miało porządne kształcenie, umiejętności techniczne i zawodowe. Wszystko to mogło się przydać na wojnie. Wielu niemieckich Żydów zastanawiało się, dlaczego ich to spotyka. Służyli przecież w wojsku podczas I wojny światowej, dostali medale i byli dobrymi Niemcami. W innych okolicznościach mogliby pomóc armii osiągnąć jej cel. Brzmi to absurdalnie, zważywszy na to, że mówimy o narodowym socjalizmie. Hitler chciał jednak dopiąć swego nawet za cenę zrujnowanej gospodarki. W 1933 roku Żydzi stanowili 1% populacji świata, ale 1/3 laureatów Nagrody Nobla. Żydowscy, niemieccy i węgierscy naukowcy, w tym Albert Einstein, uciekli na zachód w obawie przed prześladowaniami. 12 tysięcy do Francji, 1200 do Hiszpanii, 3000 do Czechosłowacji, 6 tysięcy do Ameryki. Niektórzy uchodźcy dołożyli swoją cegiełkę do projektu Manhattan i powstania bomby jądrowej. Trzecia Rzesza wepchnęła najlepszych swoich ludzi prosto w objęcia aliantów. W 45 roku wyjeździ już na ostatniej prostej do zwycięstwa. Sowieci odkrywając straszliwą prawdę o Holokauście, która rozeszła się po świecie. Napotykali obóz za obozem. Ujrzeli sceny ukazujące niespotykane okrucieństwo. Wychudzeni, ledwo żywi więźniowie. Masowe groby, komory gazowe i sale tortur. Świadectwo tego, przez co przeszli ci ludzie, jest trudne do uwierzenia. Odkrycie obozu zjednoczyło aliantów, którzy teraz szli do walki z nową motywacją. Kiedy tylko prawda o Holokauście wyszła na jaw, alianci wiedzieli już, że w grę wchodzi jedynie bezwarunkowa kapitulacja Rzeszy. Wiedza o ludobójstwie pojawiła się w kluczowym momencie. Potrzebne było moralne usprawiedliwienie. Teraz pojawił się nowy zapał do walki. Straszliwe obrazy, które zobaczyli zachodni alianci, przekroczywszy granice Niemiec, stanowiły dodatkową motywację w tym wyjątkowo trudnym czasie. W kwietniu 1945 roku generał Eisenhower, naczelny dowódca sił alianckich, i jego zaprawiony w boju generał Patton przybyli do obozu Ordów. Według jednego ze świadków, generał Patton ukrył się za szopą, gdzie zwymiotował. Tak bardzo obrzydziło go to, co zobaczył. Eisenhower powiedział potem, że była to nieopisana potęga. Dowód na okrucieństwo i niemieckie ludobójstwo. Tymczasem w Berlinie sprawca tej gehenny, Adolf Hitler, który marzył o zdominowaniu Europy przez rasę panów, zamknął się w bunkrze, by schronić się przed ofensywą Armii Czerwonej. W obliczu nadchodzącej klęski Hitler kontynuował wojnę z Żydami, popychając SS do kolejnych mordów aż do ostatniej chwili. Zupełnie jakby konflikt zbrojny był tylko tłem. Alianci wyzwalali obóz za obozem. Obozy zagłady i pracy. W sumie
42,5 tysiąca takich miejsc. W deszczu bomb Hitler postanowił, że się nie podda i 30 kwietnia popełnił samobójstwo. Tydzień później, 7 maja 1945 roku, III Rzesza skapitulowała. Najstraszniejsza wojna w historii świata dobiegła końca. Po dziś dzień żyjemy w cieniu II wojny światowej. Rasowe mrzonki Hitlera kosztowały życie 6 milionów Żydów. 2/3 żydowskiej populacji.